Bogu dzisiaj dziękuję za wszystkich, którzy czynią dobro bezwarunkowo. Lecimy. Bitwa z wirusem zawzięta się toczy, a ja czasem ze strachu boję spojrzeć sobie w oczy. Wydaje się bez sensu, bym cokolwiek dzisiaj robił. Za mały, za gruby, za cienki, za młody. Posłuchać by można mądrych i możnych. Możnych czy mądrych, bo już nie wiem, czy to w parze idzie z hasłem koronnym. Z hasłem koronnym. Chwała na wieki w Trójcy Jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. To Trójca Wszechmocy w Tobie może działać, by z małego robaczka subito santo się stawał. Chwała na wieki w Trójcy Jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. To Trójca Wszechmocy w Tobie może działać, by z małego robaczka subito santo się stawał. Jezus Chrystus w swoim Słowie mówi do nas bardzo wyraźnie. Niech to Słowo też płynie dzisiaj do nas wszystkich. Każdy czyni tak, jak postanowił w sercu, bez ociągania się i nie pod przymusem, bo Bóg kocha radosnego dawcę. Koronnym świadkiem stajesz się na pewno, bezczynności, letniości mówiąc wszystko jedno. A tutaj wystarczy wpłacić kilka groszy, by móc znów odważnie spojrzeć światu w oczy. Odważnie się poczuć, odważnie zadziałać, siła czym się stać i na wieki wieków chwała. Na wieki wieków chwała. Chwała na wieki w Trójcy Jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. To Trójca Wszechmocy w Tobie może działać, by z małego robaczka subito santo się stawał. Chwała na wieki w Trójcy Jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. To Trójca Wszechmocy w Tobie może działać, by z małego robaczka subito santo się stawał. Przykładem takiego boskiego działania jest historia Dawida, gościa nie do pokonania. Takich historii w Słowie, które daje życie z mnóstwo. Bądźmy tak odważni. Chwała Panu. Dziękuję za wszystkie nominacje. Ja nie zmuszam nikogo, ale nominuję mojego przyjaciela, księdza Bartłomieja Pykę. Nominuję księdza Przemka Pankowskiego, bo wiem, że też lubi rapsy, ale też zapraszam moich braci, sióstr ze Szkoły Duszpasterzy Młodzieży w Warszawie. Czyńmy dobro, bez względu na to, co się dzieje na świecie. Amen. Z Bogiem.